wiadomościach widziałeś nieraz uderzenie i nagle tłum się zbiera. Zapatrzony w to, co jest nieuniknione, słabość wobec ton stali rozpędzonej. Staram się zrozumieć, co takiego jest w nas, że nie boimy się wbrew rozsądkowi gnać. Tylko wierzymy w to, że nam się nie przydarzy, a śmierć przyjdzie dopiero, gdy będziemy starzy. Siedzę sam, biorę w dłoń gazetę, oto pierwsza strona. Kobieta na ulicy nad kimś pochylona. On nie wstaje, nie oddycha i nie słyszy próśb. Ja nie chciałam tego, proszę wróć. Co ona czuła? Zrozumieć trudno. Jak przywrócić życie, kiedy jest za późno? Nie da się, choć anioły są nad nami. Możemy w nie uwierzyć, ale wciąż jesteśmy sami. Kiedyś obiecałem, że nigdy was nie zostawię. Tylko powiedz, dlaczego nie przewidziałem tego. Czy wiesz o tym, że on miał dziewczynę? Tak się spieszył do niej na ostatnią chwilę. Spotkajmy się tam, muszę ci coś powiedzieć. Odpalił silnik i ruszył przed siebie. Ona zamknęła drzwi i wyszła na spotkanie. Spojrzała w niebo, nie wiem czemu było szare. Taka pogoda nasilała jej tęsknotę. W tej szarości tylko miłość bywa złotem. Pierścionek leżał schowany przed światem. Tak bardzo kochał, już planował datę. Chciałby tego dnia, wszystko było magiczne, żeby powiedziała tak, kocham bezgranicznie. I tego dnia właśnie się spotkali. Jednak nie tam, gdzie planowali. Patrzę w gazetę, to skrzyżowanie, gdzie nie zatrzymała się, pędząc na spotkanie. Kiedyś obiecałem, że nigdy was nie zostawię. Że nigdy